Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Po krótkiej przerwie, na wstępie chciałbym podziękować przede wszystkim za ostatnie telefony i wiadomości odnośnie ziół, których zaczęliście stosować. Wierzę w to, że ci, którzy się przyłożyli do tego, to naprawdę są bardzo zadowoleni i o to chodzi, żeby po prostu sobie w życiu pomagać. Dla mnie to było tylko taka czysta przyjemność pomóc wam. Sami widzicie efekty tego, mówię, to wszystko co u nas robimy, to staramy się wam pokazać. Nie ma tutaj, że załóżmy, jakichś tam wynalazków, że tak powiem, których my nawet nie stosujemy, a wam po prostu doradzamy. Jest właśnie wręcz odwrotnie, wszystko to co u nas się sprawdza, to staramy się wam powiedzieć. Jeszcze muszę tylko powiedzieć na samym początku, że nie powiedziałem, bo to czasami jak to się nagrywa, to z głowy też wylatuje. Ten napar, który jest przygotowany tam na około pół litra wody, ci, którzy jeszcze nie stosowali, no to powiemy tylko, że to trzeba rozcieńczyć około tam 1,5 litra do 2 litrów wody i wtedy to podajemy po prostu głębią. Po prostu zapomniałem. No, nieraz i tak jest w życiu i na to się nic nie poradzi. Dzisiejszy filmik nagrywamy odnośnie kokcydiozy, bo już mieliście pytania, co z kokcydiozą. U nas gołębie teraz są właśnie, dostały probiotyk. Dostały Toliamin Forte i zaczynamy od przyszłego tygodnia, od poniedziałku zaczynamy kurację na kokcydiozę. Pokażę od razu jakim lekiem, bo to nie jest żadna tam reklama, też żadna nowość. Stosujemy na kokcydiozę doktora Van der Sluisa z firmy Pharma CoccyCure. Tak wygląda. Ja wiem, że też jest dostępny, można je kupić w Polsce. Jest to wydajny i dobry lek. Ja już nieraz tej firmy stosowałem, tak jak Kombi Power czy jakieś tam inne, totalna dezynfekcja, też polecam, bez żadnej reklamy, ale z tej firmy Pharma, totalna dezynfekcja, też super lek, że tak powiem, i aby go nie używać jak najwięcej, że tak powiem. I teraz powiem, jak my to robimy, żeby też nie było. Jak wiecie, to u nas, ja już podkreślałem to nie na jednym filmie, tylko u nas wszystkie leki idą na karmę. Do tego używamy żelu oksygenu, super się to kurde oklei. Dosłownie tego łyżka na kilogram karmy, tyle co tam u nas idzie, to taka łyżeczka mała, idzie tego żelu oksygenu. Wymieszamy, zasypujemy lekiem, od razu idzie do podania. Nawet nie trzeba czekać, żeby to wyschło ani nic, bo ten żel oksygen nie jest taki oleisty. Olej to wiadomo się oklei, później karmniki są brudne, a to jest naprawdę super sprawa. I do tego jeszcze mamy w tym jeszcze, jest dużo takich substancji. Ja już mówiłem o tym żelu oksygenie, że naprawdę to jest fajne, co polecam. U nas cały czas to idzie tam dwa. Raz w tygodniu. Nieraz się zapomni też, bo to nie ma też co ukrywać tam. Do tego jeszcze dodajemy, tak jak wcześniej mówiłem, warzywa. Te warzywa, wyobraźcie sobie, że to stoi już 2 lata. Dymkiem do dołu, ale jak się otworzy, no to jest taki zapach z tego. Nie to, że jest to jakieś zepsute czy coś, tylko po prostu jest sam chrzan normalnie. I to dajemy teraz w zimie, szczególnie dajemy to 2 razy w tygodniu. Super się sprawdza. Kał, normalnie rewelacja. Później po CoccyCure, Toliamin Forte, w trakcie też dajemy do wody, bo to idzie na karmę, to można śmiało dawać do wody, także nie ma tutaj też żadnej nowości. Toliamin Forte dostępny także i w polskich sklepach, z tym to nie ma żadnego problemu, także polecam. Tak to się u nas odbywa. I teraz tak, kończymy kurację na kokcydiozę. I to jest ostatnia już kuracja robiona w tym roku. Dopiero później będzie na tricho zrobiona, jak już gołębie będą siedziały na jajkach. To u nas tak co roku robimy. I teraz jedno z najważniejszych takich rzeczy, o których co niektórzy zapominają, ale i nie dowierzają. O, w ten sposób tak powiem. Kuracja na oczyszczenie owsem. Można to robić jęczmieniem, ale jestem zdania, ja to u nas stosuję już od paru lat. I do czego ja właśnie dążę właśnie z tymi kuracjami, żeby one były wcześniej zrobione. Zobaczcie, teraz już mamy połowę listopada. Teraz po tej kuracji na kokcydiozę od grudnia spokojnie można je, wiadomo, trzeba je odbudować probiotykiem jeszcze, no już tu nie przynosiłem probiotyku, no bo to już takie, o takich rzeczach już nie będziemy wspominali. I od grudnia u nas gołębie są przez cały grudzień są na owsie. Calutki miesiąc, nie jak jest jak amen w pacierzu. Co niektórzy też się obawiają, że są przymrozki i tak dalej. To ja powiem wam, co można dać na te przymrozki. Jeżeli już będą takie przymrozki, aczkolwiek nie zapowiada się na taką zimę, że już będzie minus po 20, ale co niektórzy, jeżeli już twierdzą, że trzeba coś dać, to dosypać po prostu garść, ale to małą garść kukurydzy, bo kukurydza grzeje. I to jest to, co niektórzy nie wierzą, ale był tu u mnie znajomy, to było chyba ze 2 lata temu.
I przyjechał właśnie, to było w grudniu, pod koniec grudnia. I jak wziął gołębie do ręki, to nie dowierzał, że gołębie, co niektórzy sobie myślą, o na tym owsie, to one zaraz chude będą i nie wiadomo, co z nimi będzie. Właśnie będzie wręcz odwrotnie. One stracą po prostu ten tłuszcz nadmierny, ale będą pełne i lekkie. Takie gotowe, że ja już powiem, takie do lotu. Wtedy po tej kuracji, załóżmy, ja bynajmniej to tak robię, że wchodzę już na karmę rozpłodową, tydzień czasu i gołębie idą w pary. U nas w tym roku będą połączone dosyć wcześniej. Zaraz postaramy się, może przed świętami, albo to zaraz między świętami a Nowym Rokiem. Zobaczymy, jak tam będzie jeszcze zwolny w pracy. Na pewno będą tam niektóre pary parowane, bo tam chcę zrobić sobie też, pociągnąć parę takich dla siebie, że tak powiem, takich na bliskie pokrewieństwo gołębi też. Na przyszłość, do rozpłodu oczywiście, tam z tych katrizów. I tu nie ma żadnej nowości. I widzicie, i dlatego ja też apelowałem właśnie, żeby to zrobić jak najszybciej. Ci, którzy się posłuchali i zrobili to wszystko, teraz wiedzą, że to wszystko jest, załóżmy, już jesteśmy w sumie po tych kuracjach. No. A jak co niektórzy teraz zaczynają dopiero, no to teraz sobie obliczcie teraz. Salmonella 15-17 dni. Do tego jakiś grzyb, co niektórzy tam stosują. Ja to akurat robię później, ale... I do tego jeszcze kokcydioza, no to budzimy się, załóżmy, jest to styczeń, połowa stycznia. A co niektórzy chcą na szybko później puszczać młode, a gołębie są dopiero świeżo po kuracjach. Dlatego dla mnie to jest takie błędne koło. Im wcześniej, tym lepiej. Do tego jeszcze, do tej kuracji z owsem, jest fajne, zalecane też. Mam kontakt z jednym super, naprawdę wybitnym hodowcą w Polsce. Ale nie chcę na razie przedstawiać w ogóle tego tematu z tego względu, że podstawą i zasadą u nas zawsze to było, że najpierw musimy to spróbować u siebie, tak jak z tymi ziółkami, ale i dopiero później przekażemy. Ja mam zaufanie 100% do tego pana, że tak powiem, ale najpierw, dopóki sam tego nie wypróbuję, to nie chcę tego polecać. U nas zawsze była taka zasada i tego się trzymamy. Zamówienie zrobione, czekamy na to, w międzyczasie będę też to dawał, wszystko to opowiem, to jest wszystko naturalne, wszystko na ziołach. I tak jak widzicie, no ja jestem naprawdę, nie to, że zdziwiony, bo ja widziałem u siebie po tych ziołach właśnie z tym oregano i to wszystko, które ostatnio filmik był nagrywany. Ja wiedziałem, że co się dzieje na gołębniku, co niektórzy nie dowierzali, ale ci, co którzy zrobili, to już miałem telefony po 3 dniach i mówili, kurde Adam, no rewelacja, no. Dlatego ja mówiłem, ale koszty nieduże, po pierwsze, a gołębie naprawdę super, super, super się czują, mi się wydaje, przy tych ziołach, także u nas na razie wszystkie gołębie są na spoczynku, że tak powiem, gołębniki czyszczone tam z dnia na dzień, bo to wiadomo, teraz wilgoć też na gołębnikach, to i trzeba troszeczkę się przygarnąć więcej do tego, bardziej niż w sezonie letnim, bo w sezonie letnim to wszystko wiadomo, zasycha też. Nie robimy też jakiejś tam sterylności, że tak powiem, bo nie tędy droga, ogólnie, żeby gołębnik był w miarę ogarnięty i tego się trzymamy i takie są zasady, że go musi się odpornić. A w międzyczasie, tak jak widzicie, no podajemy tutaj warzywa i to też nie to jest tak, że załóżmy trzy dni w tygodniu. Nawet nie dajemy nieraz trzy razy w tygodniu z tego względu, że człowiek też zapomina. A wiadomo, teraz i dni są krótsze, to człowiek trochę leniwy się robi, że tak powiem, to i siądzie na sofie, chce coś obejrzeć. Ale ogólnie, tak jak odnośnie kokcydiozy mówiłem, że nagramy, to mówię, bez żadnej reklamy. Polecam w każdym bądź razie ten lek i tak jak wcześniej mówiłem, my nic na tym nie zarabiamy. Także mam nadzieję, że u was wszystko przebiega, wszystko zgodnie z planem, tak jak sobie tam planujecie na przyszły rok. I dziękuję jeszcze tym, którzy posłuchali, bo naprawdę czasami warto. Wiadomo, ja też nie jestem alfą i omegą, jak to podkreślam na filmikach. Jeden podpowie to, tamto, tylko po prostu trzeba wyciągać swoje wnioski i tak dalej. Chcę się jeszcze odnośnie jednego takiego wpisu odnieść, bo to mnie trochę tak zirytowało, nawet powiem szczerze, że wpis odnośnie, cytuję, coś ciebie za hodowca, że ci gołębie chorują. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że powiedziałem, że dwa gołębie były, co miały tam oczy załzawione, czy tam z naroślami coś tam szare. I mam takie pytanie do ciebie, kolego. Czy ty masz naprawdę taką super hodowlę, że u ciebie gołębie nigdy nie zachorowały, nigdy nic takiego nie było? Bo ja jeszcze nie widziałem takiej hodowli, szczerze powiedziawszy. I to takie, czasami jak macie, co niektórzy, ja mówię, od razu podkreślam, bo to jest 1000 po prostu... Tych, którzy oglądają. Nie musicie po prostu oglądać naszych filmów. Ja nie spinam się tutaj, żeby, bo nie mam co robić, bo ja mam naprawdę też duże zajęcie. Mam rodzinę, dzieci, wnuka. Czasami wolę spędzić z nimi. Tylko jeżeli nie chcesz oglądać i krytykować, to lepiej nie oglądaj i nie krytykuj. No bo to jest to takie nie na miejscu, po drugie. A jeszcze jedna taka sprawa. Jak już mówimy odnośnie tych wpisów. Sekundę.
Już jestem serki, ale nie przygotowałem się. Jest jeszcze jedna taka irytująca, że tak powiem, druga sprawa. Rzadko to się zdarza, ale zdarza. Oczywiście jak patrzę na taki ten wpis, i to nie tylko u mnie, bo na dużo hodowlach, pokaż wyniki. I to jest od razu takie, zastanawiam się, kurde, gościu, albo nie wiem kto raczej to gościu, no bo kobiety raczej nie są w stanie takich rzeczy nawet wypisywać. Pokaż wyniki, no to ja ci pokażę, kolego, wyniki. Spójrz. To jest taka Biblia, która uczy pokory. Nie wiem, ile tego jest. 300? 300 dyplomów? Może więcej nawet. Miejsca od 1 do 6. I nie to, że ja się tym chwalę, tylko ja na to wszystko sam zapracowałem. Spójrz sobie, kolego, i następnym razem, jeżeli będziesz chciał mi tu dopiec, czy powiedzieć coś głupiego, naprawdę pokaż wyniki, no to naprawdę, tu są te wyniki. Już nie chcę pokazywać dyplomów w gazetce, ile razy byliśmy z pierwszymi lotnikami pokazani ze zdjęciem. Już nie chcę tego, bo to nie chcę też, że to jakoś zaraz, co niektórzy odbiorą jako reklamę. Nie, to jest właśnie wręcz odwrotnie, po prostu... Co niektóry, jak będzie chciał następnym razem zapytać, to proszę, zapraszam, mogę wszystkie kopie nawet zrobić i wysłać i może wtedy jakoś to wszystko się... Bo to czasami tak irytuje, naprawdę, bo człowiek się stara, żeby pomóc, ale jest jak jest, no tak jak w życiu jest, no wiadomo, wszędzie się ktoś trafi i tak dalej. Nie musisz oglądać po prostu moich filmików i nie musisz się godzić z tym, co ja mówię i ja to jak najbardziej będę szanował, tylko z drugiej strony nie mogę sobie pozwolić, że naprawdę tyle lat mojej hodowli tutaj, że ktoś będzie po prostu to tak bezcześcił, czy nie wiem jak to się, nawet nie wiem jak to nazwać, ale mniejsza z tym. Życzę dla ciebie i dla tego drugiego kolegi dużo, dużo zdrowia, dużo powodzenia w lotach przede wszystkim i w życiu prywatnym, bo widzę, wpisujecie nie tylko u mnie o takie właśnie zaczepki, tylko widzę, że na innych filmikach też wpisujecie, no ale no trudno, widocznie się nudzicie w życiu, no może to właśnie dzięki temu jesteście bardziej spełnieni, że komuś coś dokopiecie, ale mówię, ja mam na to argumenty, a ty podejrzewam nie masz żadnych i... No ale jest jak jest w życiu. W każdym razie hodowla wszystko idzie w dobrą, fajną stronę. Nie ma co tutaj się przejmować też takimi wpisami, aczkolwiek mówię, irytują, ale wszystko jest do ogarnięcia. Czekamy na następny sezon. A jeszcze tylko powiem, tutaj jeszcze by na pewno coś dobyło tych dyplomów, tylko że jak wiecie, w zeszłym roku żeśmy nie lotowali, ale wszystko wskazuje, wszystkie gwiazdy na niebie, że tak powiem, wskazują na to, że w przyszłym roku zaczniemy lotować z powrotem i mam nadzieję, że z powrotem będzie to jeden z kolejnych fajnych sezonów i przede wszystkim z wami też, bo poznałem was fajnych dużo ludzi i z tego jestem naprawdę bardzo dumny. Zawsze lubię też, fajne jest to, że też co niektórzy dzwonią do mnie i wymieniamy się po prostu swoimi jakimiś tam poglądami i tak dalej, też się uczę. To nie jest właśnie też tak, że ja po prostu coś tam wszystko wiem i zaraz tak jest. Nie, właśnie dlatego mówię też, nie chcę wam mówić o jakie to zioła chodzi, bo tu chodzi o zioła właśnie do tego osa na oczyszczenie. Ale dopiero jak spróbujemy, to dopiero o tym powiemy. Ale to też się dowiedziałem. Zadzwonił fajny pan, który mówi, słuchaj, mówi, panie Adamie, mówi, zadzwoń, mówi, tam do tego, mówi, gościa, tak, konkretnie to się odbył ten telefon. Zadzwoniłem, porozmawiałem, rozmawialiśmy chyba ze 2 godziny, wyjaśnił mi co i jak on to stosuje, ile lat przede wszystkim, bo tam stosuje już chyba około 10 lat. I na pewno będę chciał w to pójść. Tym bardziej, że to jest wszystko natura. Pamiętajcie też jedną rzecz, bo też się spotkałem z takim wpisem, czy tam nawet ktoś do mnie zadzwonił, że no Adam, jednak te zioła ostatnio tam nic nie pomogą. No oczywiście, że nie pomogą. Jeżeli już jest taka infekcja na tym, zioła są, pamiętajcie, po to, że one zapobiegają. Oczywiście w jakimś stopniu, jak jest ta choroba, no to one pomogą, ale ogólnie one zapobiegają. Właśnie jak u mnie była taka mała infekcja, dopiero się zaczynała, to właśnie to pomogło jeszcze. Ale jak już są gołębie zainfekowane, to tylko chemia pomoże. No i nie ma co tu się oszukiwać. I albo usuwamy takiego gołębia z gołębnika, albo leczymy go chemią. No są tylko 2 wyjścia, no. Ale ci, którzy stosują to właśnie przed, zapobiegają, no to wychodzą na tym najlepiej. No i tu nie ma co ukrywać. No. Ci, co odrobili lekcję, że tak powiem, no to są zadowoleni. Nie widziałem, żeby ktoś mi tam napisał, że nie działa czy coś. Nawet tu miałem ostatnio telefon z Londynu, że tutaj znajomy. No znamy się przez telefon, no, współpracujemy tam trochę, coś tam podpowiadam też. Dzwoni do mnie po 3 dniach właśnie i mówi, kurde Adam, mówi, jest rewelacja, mówi. A miał już u niego tam chyba 3, już mówi, takie oczy załzawione, już mówi, coś tam się zaczynało. Mówi, filmik go zmobilizował i zrobił to i wyszedł na tym dobrze. Ja mówię też na wszystko, nie mamy jakiejś tam receptury, bo mówię, zioła są po to, żeby zapobiegać, ale nie leczyć. Przy jakichś tam małych infekcjach oczywiście się ogarnie to przy ziołach, ale na dłuższą metę też, jak już jest zainfekowany taki organizm, to raczej tylko chemia. Dobrze, kończymy na tym ten filmik, już wiecie co się u nas odbywa. Z kokcydiozą, nie chcemy też tam marudzić za dużo.
Dlatego też pozdrawiam tych wszystkich, ci, co oglądają i komentują, że tak powiem. Obalają jakieś tutaj nasze mity, którzy są akurat w błędzie. To akurat udowodniłem na jednym i drugim, bo pokazałem. Ja to się śmieję, że to taką Biblię tutaj mamy z tych dyplomów. Ale to wszystko nauczyło pokory i paru lat hodowania gołębi i dochodzenia do jakichś tam wniosków, wyciągania. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że najlepiej coś wyciągać wnioski z tego, co się źle zrobiło, bo jeżeli nie będziemy wyciągali wniosków, to będzie błędne koło, bo będziemy tylko szli dalej i dalej. Bez wniosków wyciągania to hodowla naprawdę będzie stała w miejscu, a nawet będzie się pogarszać. Dlatego pozdrawiam i życzę cierpliwości i na pewno jeszcze coś tam nagramy z tego. Podejrzewam, że jak będziemy robili to oczyszczenie z tego owsu, pokażę nawet jaki owiec my kupujemy. Ja jadę do rolnika, zwykłego rolnika, kupuję nie jakiś łuskany czy czarny, tylko normalny z tym z włosiem. A co on jeszcze daje? No to daje to, że po prostu całe jelita się oczyszczają. No. I to nie jest tylko tak, że ja mówię, bo to już było sprawdzone i to nie na jednej hodowli, także nie wiem dlaczego i co niektórzy to ukrywają. Dla mnie to jest takie błędne koło też trochę, że nie jest ta wiedza przekazywana tak z pokolenia na pokolenie. No ale widocznie też tak czasami musi być i musimy się z tym pogodzić. No ale cóż. Dobra, koniec marudzenia, także pozdrawiamy z hodowli tradycyjnie Adam i Lukas Kozieł. Do zobaczenia, dobry lot.